kiedy osoby wierzące chcą obejrzeć pewne widowisko, które tematycznie jest związane z pokazami trudnymi do zrozumienia i wyjaśnienia, to kiedy znają informacje ostrzegawcze z Pisma Świętego, między innymi takie jak Księdza Apokalipsy, 21 rozdział, 8 wers, że dla guślarzy i wszelkich kłamców będzie udział w gorącym ogniem i siarką. Natomiast w Starym Testamencie Micheasz, 5 rozdział, 12 werset oznajmia: wytępię też czary z twojej ręki, już nie będzie u ciebie tych, którzy uprawiają magię. Wobec tych okoliczności, czy ma oglądać dalej, czy opuścić salę? Ponieważ trudno jednak nieraz zakwalifikować. Chciałbym tu pokazać pewną sztuczkę, na podstawie której przeprowadzimy pewną analizę. Tutaj mam listwę plastikową. Ta niezwykłość będzie polegała na tym, że opierając listwę na palec i robiąc ruchem posuwisto-zwrotnym, ta listwa będzie się trzymała cały czas palca. Będzie to wbrew prawu fizyki, bo prawo fizyki siłą odśrodkową powinno być, gdy pcham w tą stronę, listwa się trzyma. Ale kiedy wracam palcem do tyłu, to listwa powinna biec w odwrotnym kierunku. Proszę, przypatrzmy się. Czy zakwalifikujemy to do magii, guślarstwa, a może jest to zwykły trik? W Księdze Apokalipsy czytaliśmy, że kłamcy będą w ogniu. Zatem chciałbym wyjaśnić, że magia charakteryzuje się tym, że są to wierzenia i praktyki oparte na przekonaniu sił nadprzyrodzonych, które za pomocą zaklęć i obrzędów można opanować lub wywołać. Zatem, żebym nie należał do kłamców, to wyjaśnię tą sprawę, jak to robiłem. Do magii też chyba nie zakwalifikujemy, ponieważ nie wywoływałem zaklęć, nie wywoływałem sił nadprzyrodzonych, praktyk też nie czyniłem. Zatem podchodzę do wyjaśnienia. Nie jest to wbrew prawu fizyki, ponieważ pęd w tą stronę utrzymuje listwę. Kiedy ręka wraca, odwracam palec i w ten sposób, i przewrotka, w ten sposób są zachowane wszystkie normy fizyki. Cała rzecz w tym polega, że należy tylko opanować to przez trening i długą praktykę. Zresztą możecie sami spróbować. Zachodzi jednak pytanie. Przy takich widowiskach, kiedy pokazywane są sztuki magiczne, czy prezenter wyjaśnia, na czym polega, czy nie? I tu jest cały problem. Zostawiam to pytanie jako pytanie retoryczne.